Na moim kanale ostatnio pojawiają się dosyć często dwa tematy: Hot 16 Challenge i Andrzej Duda. Bardzo się cieszę, że doszliśmy do takiego momentu naszej symulacji, że oba te tematy w końcu się ze sobą łączą i mogę o nich dwóch powiedzieć w jednym filmie. Jakoś tak około tydzień temu nagrałem film pod tytułem Hot 16 Challenge idzie w dziwną stronę. Zapomniałem, że... I powiedziałem tak, ponieważ Norbi wziął w tym udział i Karolek. Ta piosenka o kobietach będzie, tak mi się wydaje. To nie ten numer, posłuchajcie sami. Podpiął się pod obie nitki bez żadnej nominacji. Wow, gdybym tylko wiedział, co się wydarzy tydzień później. Do akcji wkroczył Zbigniew Stonoga. Nie puszczę wam tutaj żadnych fragmentów, bo Hot 16 Challenge Zbigniewa Stonogi jest oznaczone od 18 lat i nie chcę, żeby ten film przez fragmenty użyte Zbigniewa też tak został oznaczony, ale możecie sobie bardzo łatwo wyszukać. Yo, nie umiem tego robić, więc zrobiłem jak potrafię. Zbigniew z kolei nominował Korwina. Że zrobić oczywistą stawić czoła socjalistom. A równocześnie Zeus nominował Andrzeja Dudę i... Andrzej Duda, właśnie nagrywam to w jakąś godzinę od czasu, kiedy pokazałem tam, bo tam mam zegar, taka ciekawostka, w jakąś godzinę od tego, jak Duda opublikował swoje Hot 16 Challenge. To jest maj, nie pachnie Saska Kępa, może ktoś to gdzieś przewidział, ale wróżba raczej tępa. Nie pytając się o imię, walcząc o stęcienie mgły. Jest absolutnie przełomowy moment, ponieważ został nominowany m.in. Morawiecki. I chciałem nominować pana premiera Mateusza Morawieckiego. Powodzenia. Już w trakcie oglądania Dudy biorącego udział w Hot 16 Challenge powiedziałem sobie, że jeśli prezes w tym wystąpi, to robię fikołka. To jest moja obietnica na dziś. Oprócz Morawieckiego z ciekawszych osób Duda nominował też Marylę Rodowicz i braci Golec. Chciałem nominować panią Marylę Rodowicz, bo pachnąca majowa Saska Kępa jest jej i zawsze będzie jej. Chciałem nominować Golec Orkiestrę, która przekonała wszystkich, że może być ściernisko, ale zaraz będzie San Francisco i że można pociągnąć wóz pustaków, choćby był bez kół. To już nie może być bardziej memiczne. Płacił też na zbiórkę 10 tysięcy. Właśnie byłem w trakcie podawania wam fake newsa, bo Solar wrzucił na swoje stories, że Andrzej Duda podpisał się jako Bart od Lecha na zbiórce i że wpłacił 10 tysięcy złotych, ale widzę, że właśnie usunął tamto stories i poprawił, że jest to po prostu piwo Lech. Ciepły wieczór, bez ciemności, trawa, spokój, my i wy, my i wy, my to oni, oni my. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Ale ludzie podzielili się na dwa obozy. Pierwszy, który mówi, że bardzo fajnie, że prezydent bierze udział w akcji charytatywnej, że wspomaga to wszystko, że pomaga uzyskiwać temu wszystkiemu większy rozgłos, większy zasięg, bo przecież o wpłacanie pieniędzy tu chodzi. Ale z drugiej strony niesamowicie irytujący, jak dla mnie przynajmniej, jest fakt, że jest to ten sam człowiek, który podpisuje ustawy, przez które pieniądze obywateli trafiają na absurdalnie głupie rzeczy. Oczywiście klasyczny przykład, 2 miliardy złotych dla TVP. Podczas gdy te pieniądze zamiast na propagandę mógłby na przykład pójść na szpitale. Jest to kwota, w której nigdy w ogóle nawet w małym procencie żadne Hot 16 Challenge nie uzbiera. Ale prezydent zamiast tego podpisuje ustawy, które sprawiają, że te pieniądze idą na takie cele, a tutaj ocieplę swój wizerunek, że o, biorę udział w akcji charytatywnej, może się uzbiera jeszcze drugi milion, a może nie. A te 2 miliardy, nie słyszałem nic o tym. Oprócz tego oczywiście znalazło się kilka osób, które napisały, że prezydent tak w tym okresie zająłby się prezydentowaniem, a nie rapowaniem na blokach. Jeśli chodzi o Hot 16 Korwina, to do niego też zaraz przejdziemy. A oprócz tego dzisiaj jeszcze trochę o 6ix9ine, kilka innych newsów. Jak zawsze, mamy dużo czasu. Zaczynajmy. Wymyśliłem, że to powiem na ułamek sekundy, zanim powiedziałem, że nie mamy dużo czasu, ale przypomniałem sobie, że to pierwszy Hop News, w którym nagrywam ze świadomością, że mam 100 tysięcy subskrypcji, ale special na taki prawdziwy na 100 tysięcy subskrypcji będzie pod koniec tego odcinka. Przypominam i zachęcam do zostawienia łapiksa pod tym odcinkiem oraz udostępniania go na swoim Insta Stories. Zaczynajmy. Pierwszy news, CD Action. Jakiś czas temu podawałem wam news, że CD Action prawdopodobnie upada, to znaczy wydawca mówi, że redaktorzy mają różne okresy wypowiedzenia i że może uda się w tym czasie jeszcze uratować ten magazyn. Z kolei serwis gamingowy poligamia.pl porozmawiał z kilkoma byłymi pracownikami CD Action i oni mówią, że to wcale nie jest tak, że to przez K-Word spadł ten kryzys, tylko to już było wiadomo i tak od dawna, że ten magazyn ma się coraz gorzej, że nie ma żadnego pomysłu na zaistnienie w internecie, na umówmy się, że samym drukowanym magazynem może być ciężko w 2020 roku wygrać. Podczas jednej z dyskusji z wydawcą miało paść stwierdzenie, że dyrektor wydawniczy nie chce dziennikarzy, tylko zapalonych graczy za 1500 zł. Relacjonuje anonimowe źródło Poligami. Podobno jedyną nadzieją jest nowy inwestor, że po prostu ktoś nowy wymyśli pomysł na ten magazyn i zainwestuje w niego. Ale na to szanse są raczej niewielkie. 6ix9ine.
6ix9ine pobił 2 rekordy i mówiłem wam, że jestem bardzo ciekawy odzewu ludzi, z jakim spotka się powrót 6ix9ina. Mówiłem to w zeszłym tygodniu w jednym z Hop News. 6ix9ine pod swoim nowym utworem o nazwie Guba, który jest tragiczny. To znaczy nie wnosi nic nowego, jedyne co tam jest fajne to teledysk, który jest już naprawdę kolorowy. Jest już takim podniesieniem tego, co 6ix9ine zawsze robił, trochę do absurdu, ale sam utwór dla 6ix9ina nie jest niczym nowym i bardzo dużo tam się pojawia tego, że on się śmieje ze wszystkich hejterów i że hejterzy go nie obchodzą i że nawet głowa mu się zamienia w szczura w jednym ujęciu, bo tak bardzo go hejterzy nie obchodzą. Klip ten pobił rekord pod względem liczby zdobytych wyświetleń w ciągu 24 godzin jako utwór rapowy. Do tej pory ten rekord należał do Eminema. W tym momencie 6ix9ine go pobił, bo miał chyba z 46 milionów wyświetleń w ciągu jednej doby pod tym. Prawdopodobnie między innymi jest to zasługa botów, które możliwe, że zostały wykupione na samym starcie po to, żeby zrobić mem z tego, że 6ix9ine mówi "Are you dumb or stupid?" Ponieważ od razu w momencie premiery rzeczywiście cała sekcja komentarzy była zalana identycznymi komentarzami dotyczących właśnie tego fragmentu i ktoś tam posprawdzał i podobno gigantyczna większość z tych kont została założona na bardzo niedługo przed premierą tego teledysku i najprawdopodobniej miało to stworzyć wrażenie takiego sztucznego ruchu dla ludzi, którzy wchodzą i patrzą, że ojej, wszyscy się jarają tymi tą linijką zabawną, to musi być naprawdę zabawne, to rzeczywiście musi być memem, że każda osoba w komentarzach pisze tylko i wyłącznie o tym i rzeczywiście się udało. Ludziom to bardzo podpasowało. Równocześnie 6ix9ine odpalił live'a na swoim Instagramie. Z okazji swoich 24 urodzin i też tego, że no, wypuścił ten nowy klip po takiej przerwie, na którym powiedział niesamowite głupoty. Po pierwsze powiedział, że król Nowego Jorku właśnie wraca i że te wszystkie raperzyny, które pod jego nieobecność chciały nim być, to on w ogóle nie ma zamiaru z nimi rozmawiać, dopóki nie mają takiego zegarka, jakiego on ma, jaki on ma. Wcześniej jeszcze zdążył zdisować 50 Centa, bo 50 Cent bardzo się trzymał z 6ix9ine i mówił, że to jest jego syn, że to jest jego dziecko i że 6ix9ine jest taki fajny. A w momencie, kiedy 6ix9ine zaczął snitchować, to powiedział, że jednak wycofuje się z tego wszystkiego, bo rozumie, dlaczego 6ix9ine to zrobił, ale jest to wbrew zasadom, w których on został wychowany. A 6ix9ine to tylko skomentował słowami, że to nie pierwszy raz, kiedy on zostawi swojego syna, bo podobno 50 Cent ma bardzo, bardzo słabe relacje ze swoim prawdziwym synem. Na tym live'ie na Instagramie pobił rekord, bo miał 2 miliony osób w jednym momencie. Nazwał się też największym artystą na świecie, bo robi tak duże wyniki i ma rekordowe cyferki na Instagramie. Gdzie nie wiem, czy liczba wyświetleń na Instagramie na live'ie świadczy o tym, że ktoś jest największym artystą. Nie mam pojęcia, skąd mu się to wzięło, dlaczego on tak uważa w ogóle. A biorąc pod uwagę wyświetlenie na YouTubie, to nie wiem, BTS od niego zdobywa więcej wyświetleń w krótszym czasie, więc dlaczego on w ogóle postanowił siebie określić największym artystą? No i oczywiście postanowił wypuścić też merch z tym rekinem, który będzie chyba symbolem na jego płycie, czy coś takiego, tak możemy przynajmniej wnioskować po jego dotychczasowych ruchach. Nie wyobrażam sobie osoby, która postanawia kupić sobie bluzę od gościa, który był kapusiem, bo to wiecie, bo to nie chodzi już o jakieś uliczne zasady gangsterskie, tylko myślę, że każdy gdzieś tam podświadomie czuje, że jednak nie kabluje się na innych i ja wiem, że dużo osób powie, ej, ale co ty byś zrobił na jego miejscu? Wolałbyś siedzieć przez prawdopodobnie kilkadziesiąt lat, czy jednak wydać swoich kolegów? Właśnie po to, żeby nie musieć wybierać takich rzeczy, polecam nie zostawać jednej gangsterem i nie robić tego typu akcji. Ja wiem, że jest to trochę bardziej skomplikowane i że 6ix9ine pochodzi z bardzo biednego środowiska, wychował się w ogóle w innym kręgu, więc tam fakt zostania gangsterem i robienia rzeczy, które są nielegalne, wygląda trochę inaczej niż jakbym, nie wiem, ja miał zostać gangsterem. Ale jeśli osoba, która kreuje się na wielkiego gangstera i też w tym swoim nowym utworze zawiera dźwięki broni, bo on jest taki gangsterski. Później stwierdza, że ponieważ ktoś mu zrobił krzywdę, bo prawdopodobnie uprawiał seks z jego baby mamą, to już mu daje przyzwolenie do tego, żeby wkopywać tych wszystkich ludzi. Nie, strasznie poleciałem na ten temat. Następny news. Wiceprezes Amazona odszedł z Amazona. To jest news jakoś z zeszłego tygodnia, ale cały czas zapominałem o nim powiedzieć. Więc okazuje się, że na całym świecie pracownicy Amazona strajkują, że mają źle zapewnione miejsce pracy w czasie K-Word, że jest to wyzysk, że jest to niebezpieczne dla ich zdrowia, że nikogo to tam nie obchodzi, pracują na bardzo małej przestrzeni, często podobno zabrania im się
iść umyć ręce i generalnie te wszystkie zalecenia, żeby przeciwdziałać K-word, nie są tam za bardzo respektowane. I ciekawostka jest taka, że osoby uczestniczące w tych protestach, będące pracownikami Amazona, podobno są zwalniane z Amazona. Pod różnymi pretekstami nagle tak się dzieje, że no, przestają być tymi pracownikami. I wiceprezes Amazona, czyli gość, który zdecydowanie czerpał z tego bardzo dużą kasę i zdecydowanie dużo bardziej opłacałoby mu się jednak zostać na tym miejscu, na którym był, powiedział, że jeśli by dalej został jako wiceprezes Amazona, to oznaczałoby to, że niejako podpisywałby się pod tym, co tam się dzieje, a uważa, że to, co tam się dzieje, nie jest właściwe i on nie chce być z tym kojarzony, dlatego odszedł. Będzie go to prawdopodobnie kosztowało wiele pieniędzy, ale uwaga, czasem pieniądze nie są najważniejsze. Powiedziałem to. Oczywistość na dziś została wypełniona. Następny news. Corwin podany do komisji etyki. W swoim Hot 60 Challenge padają dosyć niepokojące wersy od Corwina. Został zgłoszony do komisji etyki za nawoływanie do mordu. No bo jednak nie ukrywajmy, że politykom trochę mniej wypada niż reszcie ludzi. I to nie chodzi już nawet o jakąś poprawność, tylko no mają oni bardzo duży wpływ na ludzi, bardzo duży odzew od nich. I też przeważnie zakłada się, że politycy rzadziej żartują i rzadziej mówią coś, załóżmy, w przenośni, niż inne osoby publiczne. Oczywiście też nie sądzę, żeby tekst Corwina faktycznie namawiał do mordu. Był to pewnego rodzaju, według mnie przynajmniej, żart. I Corwin wcale nie chciałby fizycznie krzywdzić ludzi o odmiennych poglądach i socjalistów rzeczywiście robić im krzywdę z ich narządami płciowymi. Ale taki wniosek wpłynął. Tak się wydarzyło. Moi drodzy, Comentix, Łapix, Subix z dzwoniksem, bo robię niezapowiedzi na live'y. I ja wiem, czekaliście na ten special na 100 tysięcy subskrypcji. Ja jestem Hop, wasz najbardziej obiektywny analityk internetu.